Rozpoczynamy dziś 20. już edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze Pelplińskiej. W ramach bieżącej edycji odbędzie się aż 25 różnorodnych koncertów w 17 różnych miejscach na terenie 5 polskich diecezji z udziałem około 50 znakomitych, wybitnych wykonawców nie tylko z Polski, ale także Europy i świata. Warto nadmienić, że w ramach ostatnich 20 lat odbyło się dużo ponad 500, prawie 600 koncertów z udziałem około 1500 wykonawców z aż 30 krajów Europy, państw Ameryki Północnej, Południowej, Azji, Australii i Oceanii. Warto także dodać, że od kilku lat wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Pelplin dokonaliśmy inicjatywy współtworzenia jednego z koncertów w ogrodach biskupich. W tym roku w ramach tej edycji jeden z tych koncertów odbędzie się dokładnie 25 lipca w środę, także o godzinie 19. Ten koncert ma formułę, można powiedzieć, promocji młodych talentów i tak też jest o początku i również będzie tak w tym roku. Wystąpią bowiem uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Janiny Garści w Tczewie, filia w Pelplinie, a także zespół taneczny. Serdecznie zapraszamy.